Hej mordeczki, witam Was w Tryon Hallu nowej kolekcji z marki Strongpoint. Strongpoint to polska marka robiąca ciuchy na siłkę. Ja jestem siłowniowym maniakiem, co może widzicie po moim Insta. Tak więc ćwiczę w ich ciuchach już od dawna. Teraz wydając nową kolekcję napisali do mnie, czy mogą mi ją wysłać na testy i mają nadzieję, że się spodoba. Ja się od razu Was zapytałam, czy chcecie Tryon Halla na Instagramie. Powiedzieliście, że tak. Tak więc przychodzę dzisiaj do Was ze szczerą recenzją tych produktów, które przetestowałam wzdłuż i wszerz na treningach. Podczas filmu będę Wam pokazywać ujęcia z treningów. Pokażę Wam też porównanie tych strojów do leggingsów z poprzednich kolekcji, które mam i w których ćwiczę już od zeszłego roku, jakoś od listopada. Tak więc wydaje mi się, że naprawdę dobrze znam te firmy, więc mogę Wam opowiedzieć, czym różnią się poszczególne kolekcje, no i też dzięki temu będziecie wiedzieli, którą po prostu kolekcję wybrać i jaka kolekcja pasuje do jakiego typu sylwetki. Ta kolekcja nazywa się Double Push-Up, no i mamy tutaj 6 odcieni dopasowanych do siebie staników i leggingsów. Generalnie zaczniemy od staników, ponieważ tutaj jest po prostu, można powiedzieć, odświeżenie poprzedniego modelu. Tak więc pogadamy sekundkę o stanikach i od razu przechodzimy do głównej gwiazdy tej kolekcji, czyli do nowych leggingsów. Tak więc te staniki mamy w 6 odcieniach, no i w porównaniu do poprzednich modeli mamy tutaj po prostu takie małe odświeżenie wzoru, kilka przeszyć więcej, gdzieniegdzie właśnie jakiś dodatkowy wzorek, ładnie to wygląda moim zdaniem. Troszkę więcej się dzieje, ale generalnie jest to to samo ubranie. Te staniki mają bardzo miękki, elastyczny i delikatnie błyszczący materiał, tak więc ogólnie wyglądają bardzo elegancko i tak wyszczuplająco, ale to co najważniejsze, ten materiał jest w dwóch warstwach. Tak więc pomimo tego, że nie macie tutaj wkładek, to i tak nie widać sutków, co jest moim zdaniem dosyć ważne. Chociaż ja na przykład tak jak w tym momencie, kiedy ćwiczę w tym staniku jako bluzce, no to noszę zawsze stanik pod spód. W tym momencie mam pod spodem tutaj taki mocny stanik push-upujący, ponieważ od kiedy schudłam, tak strasznie mi zniknęły cycki, jeszcze bardziej niż wcześniej. No więc wiecie, chciałam po prostu ładnie wyglądać, a nie siedzieć tu jak mały chłopiec. Ten stanik jest super pod bluzki, ale jako bluzka moim zdaniem potrzebuje jeszcze innego stanika pod spód. Staniki omówione, tak więc przechodzimy do leggingsów. Ogólnie ta kolekcja nazywa się Double Push-Up właśnie przez push-upujące właściwości leggingsów. Zresztą tak jak sami pewnie już zauważyliście, te staniki nie mają żadnych właściwości push-upujących, po prostu są takie zwykłe, gładkie. No i właśnie tutaj cały push-up skupia się na naszych pośladkach i na tym, co te leggingsy robią, aby te pośladki trochę podkreślić, ukształtować. I cała akcja polega na tym, że te leggingsy łączą w sobie dwa typy materiałów. Materiał kompresyjny z takim miękkim, elastycznym, bardzo wygodnym. Kompresyjny materiał skupia się głównie na naszych udach, z przodu, z tyłu, wszędzie tutaj mamy właśnie taką bardziej obciskową, też możecie zobaczyć taką właśnie prążkowaną, kompresyjną część. No i ta kompresyjna część też przechodzi na boki pośladków, czyli dosłownie skupia się wszędzie tam, gdzie zazwyczaj mamy takie najbardziej galaretowate, trochę trzęsące się miejsce. Natomiast ten elastyczny, wygodny materiał znajduje się na tej strefie do kolan, na kroczu oraz, co najważniejsze dla mnie, na pośladkach. Jednej pary leggingsów nie powiesiłam tutaj na wieszaku i zostawiłam ją sobie specjalnie jeszcze, wiecie, z metką, jeszcze z opakowaniem, dlatego że chciałam Wam pokazać te leggingsy tuż po wyjęciu z opakowania, bo tutaj moim zdaniem bardzo dobrze widać właśnie podział tych stref materiału. Tutaj mamy strefę kompresyjną i widać, że ona jest taka ciasna, natomiast tutaj mamy tę większą, elastyczną część na pupę i dobrze tutaj właśnie widać, że ten materiał jest zupełnie inny od tej strefy. Tu mamy widoczne miejsce na pupę. Kompresyjny materiał kończący się pod pośladkiem daje takie jakby wcięcie pod pośladkiem, które sprawia, że pupa wydaje się jeszcze bardziej odstająca, bardziej taka właśnie podkreślona, uwidoczniona. Ja ogólnie bardzo lubię kompresję, ale kompresja po całości sprawia, że nie każda pupa się zmieści w tę kompresję, no nie? A tutaj właśnie na pupie mamy po prostu miękki, luźny materiał, tak więc przy siadach, przy ciągach nigdy nic mi nie odstaje, nigdy nic mi się nie ściąga, właśnie dlatego, że ten materiał zawsze zrobi miejsce na pupę każdych rozmiarów. I drugi element push-upujący to ściągacz pomiędzy pośladkami, który sprawia, że pomiędzy pośladkami robi się takie jakby wgłębienie w materiale, co też jeszcze dodatkowo uwypukla wypukłość pośladków. Nie wiem, czy tak można powiedzieć, ale pewnie sami rozumiecie, o co chodzi. Mam też nadzieję, że tutaj na kamerze widzicie właśnie, jak to mniej więcej działa. I ostatnia cecha charakteryzująca ten model to modelująca talia, która jest taka dosyć ciasna. Fajnie tutaj obejmuje sylwetkę, nawet delikatnie tak
wiecie, wykonałam w tych strojach łącznie 6 treningów, tak więc tutaj wstawię Wam wideo z różnych ćwiczeń. Moje wnioski są takie, że te leginsy nie odstają przy przysiadach, przy ciągach, przy wykrokach, zakrokach, skokach, różnych innych ćwiczeniach. Majtki nie prześwitują, nie zaobserwowałam też Camel Dolan na vaginie, a jeśli chodzi o celulit, to niestety nie wiem, ponieważ nie mam. Od kiedy zaczęłam mocno ćwiczyć, schudłam i zaczęłam cisnąć dietę, no to większość, w sensie 90% mojego celulitu poszło. Tak więc tutaj czekam też na Wasze opinie, co tutaj o tym myślicie, jak Wam się to po prostu sprawdzi. A no, jeszcze zauważyłam, że przy pierwszym założeniu ta strefa kompresyjna się trochę ciężko naciąga i trzeba się tak trochę wysilić, żeby ją umieścić w dobrym miejscu i potem już każde następne nałożenie, po każdym praniu, po każdym tym, już jest zawsze tak samo bardziej dopasowane. One jakby nie rozluźniają się z czasem, ale właśnie rozluźniają się po pierwszym noszeniu i wtedy już się dużo wygodniej je nakłada i też po prostu jakby czuć, że ten materiał się dopasowuje lepiej do ciała. Jeśli chodzi o kolory, to ja mam tutaj trzech ulubieńców. Po pierwsze będzie to ten jasny, szary odcień. Tutaj mam jeszcze grafitowy, ale ja osobiście lepiej czuję się w tym, ponieważ on jest taki mega icy. Jeszcze w połączeniu z tym błyszczącym materiałem to w ogóle robi takie mega eleganckie wykończenie i uważam, że on świetnie pasuje do kolorowych butów. Dosłownie z każdymi kolorowymi butami robi mega stylówkę i przy tym szarym odcieniu każde buty świetnie widać. Tak więc jeżeli jesteście tak jak ja maniakami butów, no to uważam, że to będzie jedna z lepszych opcji. Drugi ulubiony odcień to będzie oczywiście czarny i tutaj najbardziej widać właśnie ten lekki błysk materiału. No i moim zdaniem ten czarny jest taki właśnie minimalistyczny, elegancki, bardzo wyszczuplający. A trzeci mój ulubiony odcień to będzie ten dziki różowy. Ja w ogóle nigdy w życiu nie założyłam takiego odcienia, bo jest po prostu strasznie taki rzucający się w oczy. Ja lubię, wiecie, basic i minimal, natomiast tutaj, no, totalne szaleństwo. Ale ja nie wiem, o co chodzi, ja się w tym odcieniu po prostu czuję pięknie. No i też świetnie pasuje mi do tych butów, bo jakby, no wiecie, tutaj na końcówce mam dokładnie ten sam kolor, tak więc w sumie sztosik, nie spodziewałam się tego. A jeśli chodzi o resztę odcieni, to zaobserwowałam jeszcze jedną rzecz, a mianowicie te dwa takie bardziej melanżowe, czyli bordowy i niebieski, mają też przez ten melanż jakby sztywniejszy materiał. I na przykład ja przy mojej większej pupie odczuwałam, że ten materiał gorzej się naciąga właśnie na pośladkach. Melanżowy materiał też w końcu dostosował się do mojego ciała, ale mam wrażenie, że musiałam trochę więcej w nim poćwiczyć, trochę więcej się porozciągać i on jakby potrzebował więcej czasu, aby dostosować się i rozciągnąć się do mojej sylwetki. Tak więc na początku był mniej komfortowy niż te gładkie kolory. Na koniec musimy sobie jeszcze odpowiedzieć na pytanie, jak wypadają dwie poprzednie serie leggingsów w porównaniu do Double Push-Up. I tutaj oczywiście jeśli chodzi o materiał, dalej mamy ten sam lekko błyszczący materiał, który bardzo tak gładko, wyszczuplająco wygląda na sylwetce. Ale na tym podobieństwa się szczerze mówiąc kończą, ponieważ te dwa modele są zupełnie inne od Double Push-Up, no i też są zupełnie inne od siebie. Zaczniemy może od modelu, który ja najmniej lubię i który w sumie nałożyłam 3 razy w swoim życiu. I jest to model kompresyjny, który u mnie się nie sprawdza, ponieważ jest stworzony dla zupełnie innego typu sylwetki. On się najlepiej sprawdzi dla dziewczyn, które niezależnie od rozmiaru mają mniej krągłości i powiedziałabym mają taką bardziej prostą sylwetkę, albo u dziewczyn, które są niskie i drobne. Ten materiał ogólnie jest taki właśnie typowo kompresyjny, tak więc nawet na bardzo małej dziewczynie świetnie tutaj sobie poradzi i nie będziecie miały takiego luzu. Ja tutaj nie wchodzę w tę kategorię, ponieważ mam na tyle dużą dupę, że nawet w rozmiarze SM
przy przysiadach z tyłu materiał mi odstaje. Tak więc to jest taki typ sylwetki. Natomiast w drugich leggingsach, czyli w modelu komfortowym, 24-godzinnym, mam rozmiar XS na S. No i tutaj mamy miękki, elastyczny, bardzo taki komfortowy, właśnie wygodny materiał. Natomiast w tych leggingsach jest dużo więcej materiału na talii w porównaniu do tych leggingsów i do tamtych. Tak więc niektóre dziewczyny, które mają bardzo wąską talię, tutaj mają trochę za dużo luzu albo mówią, że ta talia jest dla nich za mało trzymająca. Te leggingsy na maksa polecam osobom, które nie lubią być zbyt mocno ściśnięte na brzuchu i chcą właśnie, żeby leggingsy tak po prostu leżały, przylegały, ale niekoniecznie ściskały, modelowały. Ja czasami mam takie dni, że idę na trening i boli mnie brzuch, na przykład jak mam okres, i właśnie wtedy te leggingsy to jest najlepszy wybór, jaki mogę zrobić. Te leggingsy też świetnie sprawdzają się na dziewczynach, które mają trochę większy brzuszek albo są w ciąży. Właśnie dlatego, że ta guma się po prostu bardzo dostosowuje i nie ma żadnego ścisku. Tak więc jeśli macie większy brzuch, to nie zrobi Wam żadnych wałeczków, fałdek, nic tu się nie będzie wylewało. A jeśli jesteście w ciąży, to też nie będzie po prostu taka mocna, obciskowa, tylko się do Was dostosuje. Tak więc też bardzo fajny model, na maksa Wam polecam, ja osobiście uwielbiam te leggingsy. No i potem mamy nasz model Double Push-Up, który łączy trochę kompresji, trochę tej miękkiej elastyczności, no i dodatkowo jeszcze bardziej kształtuje talię. Natomiast z całej mojej kolekcji leggingsów, którą możecie zresztą obejrzeć w tym filmiku na dole, ta talia jest modelująca, ale jest najmiększa z tych modelujących. Tak więc tutaj również nie mam takiego uczucia ścisku, takiego odczucia, że muszę cały czas być na wdechu. To jest bardzo miękkie i komfortowe modelowanie, co mi osobiście sprawia bardzo dużo przyjemności po prostu podczas noszenia. Na dzisiaj to wszystko. Mega Wam dziękuję za oglądanie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania co do tych strojów, no to oczywiście wbijajcie do komentarzy. Ja zawsze pomogę, na wszystko odpiszę, no bo też nie chcę, żebyście po prostu źle wydali Wasze pieniądze. Jeżeli zastanawiacie się, które z tych leggingsów będą dla Was najlepsze, no to możecie też napisać na Instagramie StrongPointa do ich obsługi klienta. Oni zawsze odpisują i zawsze Wam chętnie doradzą. Jeżeli macie ochotę coś kupić, no to mam kod zniżkowy AGASAWA10. On daje Wam, znaczy AGASAWA po prostu, on daje Wam 10% zniżki, działa przez cały rok i łączy się z wszystkimi promocjami. No i dzięki Wam za oglądanie. Zapraszam do subskrybowania na Instagrama i do zobaczenia następnym razem. Cześć!